Witam na moim kanale. Dzisiaj przyszedł do mnie laptop firmy MSI GR72VR GRF Apache Pro. Zrobimy unboxing i sprawdzimy, co tam firma MSI nam oferuje w pudełku. Jest to laptop gamingowy. Będzie służył do streamingu gier oraz obróbki wideo. Późniejsze części filmu postaram się przedstawić z punktu szarego użytkownika jego wady, zalety i całą specyfikację. A więc zaczynamy. Laptop posiada 120Hz matrycę o przekątnej 17,3 cala, co w zupełności powinno wystarczyć do normalnego użytkowania laptopa. Zobaczmy, jakie moduły zespołu są zainstalowane w tym laptopie. Na początek karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 z 3 GB pamięci własnej DDR5. Do tego procesor Intel Core i7 6 generacji taktowany zegarem od 2,6 do 3,5 GHz w trybie turbo. 1 TB dysk twardy HDD zwykły. Do tego stacja dysków i 8 GB RAM. Granddad fought in the Civil War. Before I left, he told me what it takes to stay alive, but nothing could have prepared me for what I saw. New machines of war,
Laptopa testowałem na dwóch grach, na Ark Survival, to chyba jest najgorzej zoptymalizowana gra, na ustawieniach epickich nie było żadnych lagów i tutaj na Battlefieldzie z ustawieniami Ultra. Także jak widać, jest wszystko ok. Do tego tutaj w tle chodzi jeszcze OBS i program do obróbki wideo. Jak widać, nie ma żadnych lagów, nie ma nic. Can't see more than 20 yards. We're pushing through. Edwards, I'll drive. You jump out and scout ahead. Don't be a hero, lad. Just do your job.
przejdźmy do zalet i wad tego laptopa. Zacznijmy może od zalet. Pierwszą taką zaletą to jest zużycie prądu. Laptop zużywa mniej więcej od 30 do 40 W w normalnym użytkowaniu. Przy grach zużywa około 100-110 W. Nie zauważyłem większego poboru mocy. Następną taką zaletą jest USB typu C lub inaczej nazywanym Thunderboltem. Jest to wejście, które pozwala nam na podłączenie zewnętrznej karty graficznej, taką jak mamy w zwykłych PC-tach, czyli deskopowej. Kupujemy sobie po prostu nową kartę, zasilacz i podłączamy to przez kabel USB typu C do laptopa. I laptop wtedy używa zewnętrznej karty graficznej. Także nie musimy laptopa za pół roku wymieniać na nowy, bo przestały gry chodzić. Po prostu sobie unowocześniamy go, kupując zewnętrzną kartę graficzną. Następną zaletą jest to, że laptop osiągami nie odbiega od osiągów zwykłego PC-ta. Różnica wynosi tam kilka procent. Do tego, kupując laptopa, nie musimy się martwić o nowy monitor, nie musimy się martwić o klawiaturę, jedynie dokupić sobie ewentualnie myszkę. Teraz przejdźmy do wad. Jedną z wad tego laptopa jest to, żeby dostać się do wentylatorów, aby je móc wyczyścić. Wiadomo, po jakimś czasie zbiera się już i trzeba to poczyścić. Jest odkręcenie około 20 śrubek. Dalej, nie można wymontować baterii. Bateria jest zamontowana pod klapką serwisową. Żeby ją wymontować, potrzeba odkręcić 20 śrubek. W tym modelu jest zainstalowany Windows 10 Home Premium. I niestety, jeżeli byście chcieli zmienić sobie na Windowsa 7, MSI nie wspiera dalszej wersji. Przy zakupie laptopa gamingowego trzeba wziąć pod uwagę, żeby nie brać laptopa z dyskiem HDD, ponieważ ten dysk nadaje się jedynie teraz do przechowywania jakichś danych, typu zdjęcia, jakieś filmy, muzykę. Do niczego poza tym się nie nadaje. Pamiętać trzeba, żeby dokupić sobie albo dodatkowy dysk SSD M2 lub zwykły SSD, ponieważ cały czas dysk jest obciążony w 100% i komputer się budzi. Podzespoły komputera są za mocne, po prostu do dysku. To były moje spostrzeżenia po użytkowaniu go przez tydzień czasu. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.